Mam sucho w ryju, bo chrapałem i ale kurwa wmówiłem Brockiemu, że to Wukon. Wukon zgarnął opierdol, więc zajebiście. Wukon ma już wylew. Cep. Słuchaj mnie kurwa, wyłącz to. Już to kurwa wyłączy, bo nie wytrzymam za chwilę stopu. Kurwa. Ja tu mam kogoś kanapkę. O nie! Ja cię zaraz wyprostuję, o. To jest przesada. No ale patrz, to jest dobrze. Z Polska wódka, niemieckie żele. To jest teraz przychodne? Czy odchodne? To jest na odchodne. Dobra, wystarczy, kurwa, bez przesady. Takie samo i chuj. Zaczynamy tram dzień drugi. Muzeum Inzl. Idziemy sobie do Muzeum Pergamońskiego zobaczyć jakieś gówna. Potem idziemy do Alt National Gallery zobaczyć jakieś gówna, to jest stara galeria narodowa. Na końcu pójdziemy do Panorama, chyba od Muzeum Pergamońskiego zobaczyć jakieś gówna. A potem już mamy taki wolny czas na w sumie odwiedzanie tych jakichś Altes Muzeum, no jest Muzeum. Dla wszystkich Państwa, jesteśmy w Muzeum Pergamońskim. Tutaj jesteśmy w sekcji starożytnej. Znajdują się tutaj rzeźby i różne dzieła sztuki wykonane przez starożytnych Sumerów pochodzących z Mezopotamii. Jest to generalnie nudne w chuj. Nie rozumiem nic z tego. Chciałem przejść dalej, bo jestem przekonany, że będą tutaj o wiele ciekawsze rzeczy. Na razie dla mnie najciekawsze to jest ta mapa tam. Mapa? Mapa tam. A tak to jeszcze można jest. Jest misie, jakieś koty, które można włożyć rękę do mordy. Czytać mapę. To jest kluczyk, który otwiera wszystkie dziureczki. Który? To jest kluczyk. 6. Bo jaki wielki. Każdy starszy Sumerowie w takich oto piętrowych domkach. Można to porównać do dzisiejszej paty deweloperki. Jest to dokładnie taki sam koncept mieszkania w stylu urbanistycznym. Nie dużo dziadów tu jest, po prostu nie wiem, to jest jakiś taki dziad, ma fajną brodę. I też takie małe tabliczki, że nie tak pisał jakby wręcz takie... To takie tu jest miniaturowe, nie? Ona ogólnie powstała po to, żeby zapisywać różne administracyjne rzeczy, nie? No. A coś to nie pisałem, to początek nie pisma, wiem, Michał Hon na piwo. Pierwsze jakie znalezione pismo to było coś w stylu, że Juan było... wisi komuś tam 20 czegoś, nie? To jest jacuzzi. Myślisz, że tu można jechać śluga? Nie ma szans. Zaraz nas wypierdolą stąd. Dobra, jak ty trochę. Tak. No, możemy porównać. Że wszyscy dookoła zawsze nazywali Iranów Persami i dopiero gdzieś w XX wieku uznali, że to tak trochę im uwłacza i wiesz, no. Narodowi, bo oni nie są Persami, tylko właśnie są Irańczykami. Była wtedy Liga Narodów, żeby właśnie ich nie nazywali więcej Persami, tylko właśnie Irańczykami. O, to jest bongo. Moja babcia ma z jedną z dwóch kopii, które są na świecie. Jedna jest tutaj, a jedna jest mojej babci. Kozie głowa na ulicy Leśnej. To jest Syrii. Z XII wieku. A co on robi? Nie wiem, gówno. Egipt. Za gorąco, nie wiem. Co to jest? Technika plecienia dywanów chyba. To jest szklarnia. Narodowa ekipa. Następnie szybko przeszliśmy do Galerii Narodowej, która była tuż obok. Wukon od samego początku nudził się niesamowicie, więc obejrzeliśmy wszystko w miarę sprawnie, żeby nie dostać trzeciego wylewu, ale i tak nie udało się temu zapobiec. No i co, no obrazy, rzeźby, znani artyści ogólnie ładnie. Broski znowu chodził jak dziad, więc jakaś rozrywka była zapewniona. Chodzi o to, że przed wyjściem tutaj do galerii
Narodowej i generalnie przed wyjściem tutaj na Muzeum Mindel nie wypiliśmy wychodnego. Skutek jest taki, że czuję się delikatnie nieswojo, podobnie jak podejrzewam reszta moich towarzyszy. Czułem tego bardzo wyraźne skutki, nie mam energii. Grawitacja przyspieszyła w tym momencie dla mnie, jest czyjś jak na Jowiszu. Widać, nagrywa se snapy z wąsami. Więc... Mam wylew. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, dlaczego tu w ogóle jestem. Do godziny rezerwacji ostatniego muzeum, a właściwie panoramy, mieliśmy trochę czasu, żeby coś zjeść, jednak currywurst znajdujący się obok wyglądał już zbyt podejrzanie, nawet dla nas, więc pochodziliśmy sobie po pobliskim targu staroci, gdzie można było znaleźć winyle, stare książki i tak dalej. Po rosyjsku. Cyrylica. Chyba trzy. Jakaś zimnowojenna. Książka, opatrz. Gorbaczow. No i panorama znajdująca się naprzeciwko Muzeum Pergamońskiego, która przedstawia starożytne miasto Pergamon na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej, czego dowiedziałem się dosłownie przed chwilą. Wystawa wyświetlana na ekranach zmieniała się co parę minut, a żeby lepiej całość zaobserwować, można było wejść na wieżyczkę widokową, gdzie na trzecim piętrze ochroniarz zabronił mi nagrywać, a już na czwartym inny miał to w dupie. Jesteśmy w Hupenga, dzisiaj po tym sosiku rozpierdolę kibel. Mrowski zamówił kloca, ten też, ja też. On talerz, jak Polak. Mhm. Spierdolę do mnie. Zrób recenzję burrito. Dobre, tylko trochę małe porcje. I generalnie całość git. Ta jest dolewka z refilem. To jest kupocik. Tutaj trochę wiśni. No, w domu zrobimy unboxing. Ale trzeba było już wziąć siatę, bo kurwa dużo tych rzeczy kurwa zajebałem. 4 albo 5 paczek żelków. To są kamery. Czekaj. Recenzja metra. Bardzo czyste, schludne. To piwo zakupiłem nie w Edece. Aha. Z lodówki. Ej, kurwa, dobre jest. Dobre jest, kurwa, chuj. Kurwa, dobre jest. O kurwa! Smakuje mnie. Woda! Dwa kanapki, dwa berlinery, klub mate. Ja z moim ziomkiem kupiliśmy kratę browarów. Gdzieś tam jechaliśmy, nie wypiliśmy wszystkich tych browarów. Ona pick-upa, więc zrobiliśmy taką skrzynkę w tym pick-upie. Te browarki sobie tam leżały, nagrzewały się przez 2 tygodnie. Problem był taki, że żaden z nas nie miał jeszcze 21 lat. Jak ogarnąć alkohol? Musimy jebać te browary, nie? I szybko w internet sprawdzamy sobie, czy to jest trujące, czy umrzemy. Piwo się nigdy nie psuje. Byliśmy dobra, chuj z tym. No i wypiliśmy. I nawet nie było takie złe. Przeżyłem. Piwo. Można pić piwo. Można pić piwo. Podszedł do niego na przerwie i mu zajebał bombę w nos. Tak, że mu nos się zapadł do środka. No cofnął się, nie? Pum! Puść gimi, gimi, gimi. Muszę wygazować, bo taka mama mnie wkurwia. Trzepanie jest robić. Wiążesz i ten trójkąt na górze. To ja tu przed lustrem będzie łatwiej. To musi ci wchodzić te. Chora hippies. Wychodne. Coraz słodsze to się robi. No bo żelki tutaj parują. Ale czuć. Parują żelki. Wychodne. Przyszedł. Nie mam siły dzisiaj. No jak przez chwilę byłeś najebany? No i nadal jestem najebany, ale muszę się ten, baterki moje, moja moc kreatywności musi się zregenerować, bo ja na razie jestem wypalony artystycznie. Poznań główny. Poznań main station. Fluktuk. Jesteśmy przy East Side Gallery, czyli muru berlińskim. Pizdu artystów zrobiło tutaj swoje prace. Jesteśmy przy tym najsłynniejszym, czyli pocałunku tam kurwa Breżniewa z kimś tam. Chuj osób, co tu robi zdjęcia aktualnie. To jest ciekawe, okolica historyczna została zamieniona na okolicę kulturalną. Trochę pokazuje, takie można powiedzieć sanktuaria historyczne są przekształcane na nowe funkcje. Ciekawa rzecz, jeśli chodzi o ten cały Berlin, to jest to bardzo mało przedwojennej zabudowy. Wydaje mi się, że wszystko z przedwojny zostało tutaj wyburzone. No, to nie jest powstały nowe budynki. Jest to ich bardzo mało. Jest
stwarza taką nieharmonijną strukturę dosyć. Zagasowałeś cyklonem cały kibel. Dobra, idź dalej. Marlina Kepa. Palimy sobie papieroska. Nogi mi w pizdę wchodzą. Nie wiem, jak ja jutro będę chodził. W Berlinie jest tradycja. To jest wychodne. To się pije, jak się wychodzi na papierosa z domu, idziemy na spacer, cokolwiek. To jest Afrykańczyk. Produkowany faktycznie w Afryce. Spożywa je się jako przychodne. Jeszcze mamy czasami przechodne. W trakcie rytuału przejścia, to znaczy można to pić na spacerze. Można to pić niekoniecznie po przejściu, tylko już w trakcie. To jest taka kwestia trunków. Tam jest kurwa cyklon B. Pokaż jaja. Czemu wy pijecie przychodne? Ochodne znaczy się, bez mojej wiedzy. Nie pijemy przychodnego, tłumaczyliśmy tylko. Nie, tłumaczyłem. Czy to jest wszystko, co zostało? To jest przychodne. Ale będzie trzeba potem uruchomić wychodne, bo to można uruchomić w wyjątkowych okazjach. Tak. Tu chodzi o to, żeby unieść ciężar, który trzeba unieść. No to jest cudne, nie? Ale nie można wziąć więcej, nie można wziąć więcej. Pójdź ci w dupę, Nygusie! Mason, kurwa, ładuj! Kurwa, nic nie ma! Pij, to jest jeszcze łyczek! To była ceremonia przechodnego, wychodnego, przechodne. Czuję aż na poziomie Duch Święty. No uderz się, ty kurwa po kosę, że ja wam idę po kosę. Raz ci wyśnę kurwa dziurę w dupsku. Ja mam dupę, Nygusy. Wiktor. Wilno, potrzebuje kiepów. Powiedział, że pierdoli to, że kiepy kosztują 8 euro. Kurwa, co tak, do domu muszę wziąć. No czekaj, 8 razy 5 to 40. Wejdziesz z tym przy recepcji, halo? Hey, do you speak English, my man? Yeah. What do you want? Some cigarettes, I guess? Yeah. Wukon kupuje euro. Na stacji. Mam kiepy. Chce kiepa? Nie działa. Czekaj, no trzeba to pompować, nie? No nie wygrywaj teraz. No chyba nie działa. Działa. Berlin to jest strefa prohibicji, ten wolny od prohibicji, więc mogę palić. W Poznaniu już nie mogę. Podoba mi się takie nałogowe palenie kiepów.